dziękuję za przybycie i gratuluję, bo osiągnięte przez Was wyniki są naprawdę godne pozazdroszczenia. Sezon 2009 był sezonem trudnym, ale uwieńczonym sukcesem. 18 lat czekaliśmy na złoty medal. Także Państwo, jako uczestnicy Żurawego Typera, nie mieliście łatwego zadania. Tym bardziej Wasz wynik godny jest pochwały. Nie? Puchar. I karnet na nowy sezon. Bardzo jeszcze. Myślę, że przede wszystkim szczęście tutaj. Na pewno śledzenie tego, co się dzieje w Speedwayu. I no, chyba tak naprawdę umiejętność przewidywania pewnych zachowań, pewnych wyników, które no, tak naprawdę są niekiedy dużą loterią. Myśli Pan już o obronie tytułu? Zwycięzcy? Nie wiem, na chwilę obecną się jeszcze nie zastanawiałem. Na pewno będę typował, jest to fajna bardzo zabawa. I na pewno będę czwarty raz z rzędu bawił się w to. Dziękuję. Aha. Dziękuję bardzo. Może uda się wprowadzić nowość do systemu, który podsumowuje, który liczy te głosy, bo warto wspomnieć o tym, że to nie są ludzie, którzy głos po głosie przeliczają, tylko jest to specjalny algorytm napisany, który porównuje i przyznaje odpowiednią ilość punktów, a przypomnijmy, że jest tych uczestników sporo, bo jest 1200 userów, którzy biorą udział w typowaniu. Chcielibyśmy, żeby ta ilość uczestników aktywnych, głosujących się zwiększała. Problem polegał w poprzednich latach na tym, że w pierwszych tutaj głosowaniach sporo osób się rejestrowało i potem no, delikatnie ta ilość malała, może z tego, że ktoś zapomniał zagłosować i wówczas było to, że już nie będę grał dalej, bo mam dużo strat. Chcieliśmy w tym roku przygotować coś takiego, że będzie newsletter, który będzie przypominał o głosowaniu, tak żeby jeżeli ktoś zapomni, bo wiadomo, no, nie każdy siedzi codziennie przy komputerze, tak więc żeby taka informacja na maila została wysłana, przypominająca o tym, że jest głosowanie, do której godziny można głosować, z linkiem już do konkretnego głosowania.